Nie jest łatwo mieszkać tu samotnie, ale trzeba akceptować życie takim, jakie jest. Mój dom się wali. Niewiele mu brakuje. Muszę się napracować, żeby przetrwać zimę. Dom od wielu lat jest narażony na działanie wilgoci, zamarzanie i topnienie. Fundamenty są naruszone. Jeśli mocniej powieje albo obciążenie będzie większe, może się zawalić jak domek z kart. Niewiele potrzeba, żeby się przewrócił. Spójrzcie tutaj, to zrozumiecie. To szpara pomiędzy dwoma budynkami. Przez ostatnie kilka zim potrzebowałem z tego powodu o wiele więcej drewna. Wiatr wywiewa całe ciepło na zewnątrz. Tutaj był kiedyś róg domu. Na tym polega problem. Dom się przesuwa. Nie mam doświadczenia w takich sprawach. Kim zna się na rzeczy i powiedział, że chętnie mi pomoże. Cześć, Trapper. Gary. Cieszę się, że jesteś. Nie dziwię się. Wszyscy w Port Protection wiedzą, że Gary się martwi. Nie znam się na tym. Przestraszyłem się, kiedy wszystko zaczęło latać. Nic dziwnego. Ludzie ginęli w takich miejscach. Musimy coś zrobić. Zgadzam się. Trzeba podeprzeć dom. Tak sądzisz? Wtedy się nie przewróci. Kiedy zobaczyłem, co tam się dzieje, potrzebowałem sześciopaku, żeby wrócić do domu. Uporamy się z tym, zanim na dobre nadejdzie zima. Pomogę ci. Przede wszystkim musimy podeprzeć dom i go zabezpieczyć. Jeśli się zawali, wprowadzę się do ciebie. Lepiej bierzmy się do roboty. Zanim zaczniemy, musimy zgromadzić materiały. Potrzebujemy bali, więc musimy ściąć kilka drzew. Rozejrzymy się tutaj? Powinniśmy zdążyć przed pierwszym śniegiem. Pod jego ciężarem dom mógłby się zawalić i Gary byłby bezdomny. Niektórzy lubią cyprysiki, ja wolę sosny. Ta upadnie na drogę. Będzie można ją wyciągnąć. Dobra. Do roboty. Mamy z Timem wiele wspólnego. Obaj byliśmy drwalami. Większość drwali to twardziele. Wiedzą, co to charówka. Powinno się udać. Znam Garego od ponad 20 lat. Przyjaźnimy się i sobie pomagamy. Mniej więcej tutaj. Tylko nie potnij mi butów, nówki sztuki. Gary chce tu mieszkać, więc musi rozwiązać problem. Jeśli uda nam się podeprzeć dom, dziś będzie spał spokojnie. Dzięki, Kędzior. Jesteś dobrym przyjacielem. Zgadza się.